Cześć, z tej strony Martyna. Witam Was na megadyskont.pl. Pokażę Wam dzisiaj kolejną grę z serii Jenga, a będzie to Jenga Tetris. Jak widzicie, mamy tutaj mnóstwo kolorów i różnych kształtów. Z nich będziemy układać wieżę Jenga. Nie martwcie się, jeżeli w Waszej wieży pojawią się luki. Zaraz zobaczycie, że czasami po prostu niemożliwością jest ułożyć tak wszystkich klocków, żeby cały poziom był zapewniony. Tutaj mam dwie luki i jest to maksymalna ilość luk, jaką możecie pozostawić na swojej wieży. Ułożymy teraz naszą wieżę. Prawie wszystkie zasady są takie same jak w Jendze, czyli musimy wyjmować klocki, pamiętajcie, żeby robić to jedną ręką i układać je na górze. Ale jeżeli gracie w trzech lub czterech graczy, kiedy wieża się zawali przy Waszym ruchu, Wy odpadacie, a reszta graczy układa wieżę od nowa. Ten, który zostanie ostatni, którym nie przewrócił wieży, oczywiście wygrywa. Dodatkową zasadą jest również to, że jeżeli ułożycie kolejny poziom tak, żeby nie została w nim żadna luka, możecie wskazać następnego gracza, który będzie wyjmował klocki i kładał je na górę. Zaczniemy teraz. Oczywiście będę grała z moim kamerzystą Piotrem. No i zobaczymy, komu lepiej pójdzie. Zaczniemy teraz. Oczywiście jestem dziewczyną, więc będę pierwsza. Klocki są plastikowe, więc troszkę inaczej się je wyjmuje niż te, które w normalnej wersji są drewniane. Udało mi się teraz ułożyć kolejny poziom tak, że jest on cały zapełniony, więc gdybyśmy grali w więcej niż dwie osoby, mogłabym wyznaczyć kolejną osobę do zrobienia swojego ruchu. Tego klocka już nigdzie nie dołożę, więc muszę zacząć nowy poziom. Od razu możemy Wam powiedzieć, że Jenga taka jest o wiele bardziej trudna niż ta podstawowa, ponieważ nigdy nie wiemy, jakie klocki się kryją. Czy są to klocki podłużne, czy przypadkiem zakrzywnione? Nie wiemy tego. Jak widzicie, niestety przegrałam, ale gdybyśmy grali w więcej niż dwie osoby, cała reszta mogłaby ułożyć od nowa wieżę i grać dalej, tak aż zostanie jedna osoba, która tej wieży nie zepsuła. Jak widzieliście, Jenga Tetris to nie tylko kolory, ale także kształty. Ciężej jest wyjąć kolejne kształty od normalnej wersji Jengi, ale wydaje mi się, że właśnie ten element wprowadzi rywalizację i nowe aspekty do Waszej gry. Mam nadzieję, że Jenga Wam się podoba, a jeśli tak, to zapraszam na megadyskont.pl.